Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Top 10. Wita się z wami Żyżej i kontynuujemy naszą serię. Dzisiejsza nazwa odcinka to Top 10 gestów, które są bardzo romantyczne w filmach, ale w życiu już niekoniecznie. Zapraszam. Oglądając komedie romantyczne widzimy różne sceny, które wyglądają tak pięknie, że bohater zawsze zdobędzie serce swojej wybranki. Ale niestety, to co w filmie się sprawdza, w prawdziwym życiu jest niewypałem. 10. Pocałunki w deszczu. Gdy idziesz ulicą podczas deszczu, to prawdopodobnie jest ci zimno. Woda wlewa ci się za kołnierz i chcesz jak najszybciej dotrzeć do domu, aby zdjąć mokre ciuchy. A bohaterowie romantycznych komedii? Oni stoją w strugach deszczu, gapią się sobie głęboko w oczy, a potem całują się kilka minut. Niech mi nikt nie mówi, że jest to przyjemne. Nie żyjemy w tropikach i po takiej sesji prędzej wylądujemy w łóżku w celu wyleczenia przeziębienia, niż uskuteczniając seksowne igraszki. 9. Wejście do restauracji bez rezerwacji. Na filmach jest to takie proste. Para spotyka się gdzieś, decyduje na zjedzenie posiłku w najmodniejszej restauracji i po prostu tam idą. Dostają najlepszy stolik, kelnerzy błyskawicznie przynoszą szampana i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że pokazanie pary czekającej na stolik nie byłoby zbytnio emocjonujące, ale w prawdziwym życiu nie próbujcie tego. Jeśli chcecie zjeść romantyczną kolację w świetnej knajpie w walentynki, zarezerwujcie stolik jakieś 2 miesiące wcześniej. 8. Spotkanie na siłowni. Na filmie widzimy, jak dwoje ludzi ćwiczy na siłowni. Nagle ich oczy się spotykają, a w powietrzu zaczyna iskrzyć. No i mamy ciąg dalszy. W prawdziwym życiu siłownia jest najgorszym miejscem na spotkanie partnera. Każdy jest oblany potem, czerwony na twarzy i skupiony na treningu. Na siłownię idzie się po to, aby poćwiczyć, a nie spotkać miłość swojego życia. 7. Pokazówki. Jest środek nocy. Śpisz sobie smacznie i nagle słyszysz jakiś hałas. Podbiegasz do okna, a na trawniku stoi facet z boomboxem w rękach, puszcza rzewne pieśni i gapi się w twoje okno. Zakochujesz się w nim od pierwszego wejrzenia, czy dzwonisz po policję, że jakiś stalker jest w twoim ogródku? 6. Dzielenie się jedzeniem w restauracji. Jak to romantycznie wygląda w filmach, gdy para dzieli się jedzeniem w restauracji. Jednak jeśli w prawdziwym życiu podasz swojej wybrance spaghetti na widelcu, zazwyczaj skończy się to wielką plamą sosu na ubraniu. Nawet gdy użyjesz kulturalnie noża do podzielenia się na pół hamburgerem, to większość zawartości wyleci na talerz. Chcesz się podzielić jedzeniem? W takim razie uważnie wybieraj, co zamawiasz. 4. Seks w wannie lub pod prysznicem. Wspólna kąpiel czy prysznic mogą być bardzo fajne i są świetną grą wstępną, ale nie polecam jednak uprawiania seksu. Po pierwsze, mało kto ma wystarczająco dużą wannę czy kabinę prysznicową, żeby można było wygodnie się tam gimnastykować. Po drugie, czasem można epicko wywalić się na kawałku mydła. No i ostatnia rzecz. Woda szybko zmywa naturalny lubrykant i zamiast seksownie, może być boleśnie. Tak więc najpierw prysznic, a potem seks lub odwrotnie. Ale raczej nie dwa w jednym. 3. Oświadczyny, niespodzianka. Cóż może być piękniejszego od niespodziewanych oświadczyn na środku ulicy? Na wieży Eiffla czy też w cichej kawiarence? Spodziewane oświadczyny. Kobiety wolą wiedzieć, kiedy ten moment nastąpi, ponieważ chcą, aby wspomnienia o nim były jednymi z najpiękniejszych. Dlatego chcą się do tych oświadczyn przygotować. Makijaż, sukienka i inne pierdółki. Nie namawiam do tego, aby zaznaczyć jej w kalendarzu datę, kiedy się oświadczycie, ale delikatnie jej to zasugerować. 2. Nie wsiadaj do tego samolotu. To tak pięknie wygląda w filmach i serialach.
On lub ona w ostatnim momencie wbiega do hali odlotów, krzyczy: kocham cię! Zostań ze mną! Osoba właśnie odlatująca rzuca bilet, bagaż i biegnie w stronę krzyczącego. Padają sobie w objęcia i żyją długo i szczęśliwie. Jak wielkim dupkiem trzeba być, żeby coś takiego zrobić? Ktoś kupił bilet, zaplanował wyjazd, załatwił sobie nową pracę, mieszkanie i tak dalej. Zorganizowanie wyjazdu zajęło na pewno wystarczająco dużo czasu, żeby była okazja porozmawiania o wszystkim. Jeden. Poranny seks. W filmach kochankowie budzą się rano w pełnym makijażu z idealną fryzurą i prawdopodobnie ich oddech pachnie fiołkami, bo od razu namiętnie całują się i angażują w różne czynności seksualne. Jeśli macie to szczęście, że razem z ukochaną osobą chcecie sobie pobaraszkować, to umyjcie przynajmniej najpierw zęby. A, i jeszcze jedno. W filmach Wstawiony mniej lub bardziej pan podrywa piękną panią w barze i następnego poranka budzi się obok pani, która nadal jest piękna. W prawdziwym życiu to tak jednak nie działa. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Top Ten, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało, a jeżeli tak, to oczywiście dajcie znak w postaci łapki w górę i przemiłego komentarza na dole. Proponujcie też kolejne tematy do odcinków, a ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Oczywiście zapraszam też na social media, takie jak Facebook, Instagram czy też Snapchat. No i widzimy się już niebawem, a wyczekujcie, bo odcinek już wkrótce. Do zobaczenia, komentował Żyżej. Cześć, pa, pa.